Minęła godzina 20, to poniedziałkowe wydanie programu Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Bardzo miło mi jest rozpocząć z Wami kolejny tydzień. Już spieszę przywitać naszego dzisiejszego gościa. Zgodnie z zapowiedzią ze studia, które znajduje się w Ministerstwie Edukacji Narodowej w Warszawie, Maciej Kopeć, podsekretarz stanu właśnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Panie ministrze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Drodzy rodzice, tutaj przede wszystkim do Was będziemy dzisiaj apelować, ale także do uczniów. Zadawajcie pytania, bo to jest być może jedna z nielicznych okazji, żeby czy to w kontekście nauczania, czy w kontekście matur, czy w kontekście egzaminów zapytać naszego dzisiejszego gościa o zdanie, a nie codziennie jest szansa zadać pytanie panu ministrowi. Panie ministrze, no niestandardowa sytuacja ma obecnie miejsce, to jest chyba oczywista oczywistość i oczywistą oczywistością jest pytanie, co z maturami i czy dzisiaj w pierwszym tygodniu kwietnia cokolwiek na temat tego, czy egzaminy maturalne się odbędą, możemy powiedzieć? No, znaczy na pewno możemy powiedzieć, że byśmy bardzo chcieli, żeby egzaminy maturalne w jakimś czasie się odbyły. Natomiast też wydaje mi się, że tak naprawdę to, co nas wszystkich interesuje, to jednak kwestie związane z bezpieczeństwem, komfortem uczniów, bezpieczeństwem uczniów, ale także nauczycieli i rodziców, czyli wszystkie decyzje, które dotyczą egzaminu maturalnego, ale także innych egzaminów są warunkowane bezpieczeństwem, ale też no, trudno sobie wyobrazić prowadzenie egzaminów w jakichś warunkach, które nie byłyby komfortowe i bezpieczne także pod względem psychologicznym dla uczniów. Ale panie ministrze, czas już chyba najwyższy, żeby zacząć informować uczniów, w którą stronę może to zmierzać. Jak pan ocenia prawdopodobieństwo tego, że matury zaczną się 4 maja? Znaczy te decyzje, które dotyczą egzaminów zewnętrznych, ale tego ja bym powiedział znacznie szerzej, tak, bo kwestia matur, kwestia egzaminów jest bardzo ważna, ale też tak naprawdę mówimy o 4,5 miliona uczniów i ponad milionie przedszkolaków, ich rodzicach, a więc jest to oczywiście kwestia niezwykle istotna i ważna. To zawieszenie zajęć tych takich, nazwijmy to, zwykłych, tak, a więc to ograniczenie pracy szkół jest do 10 kwietnia i przed tą datą te decyzje na pewno zostaną przedstawione, te, które dotyczą tego, co dalej ze szkołami i jak dalej ma wyglądać edukacja. To panie ministrze, do tego wątku, jak dalej będzie wyglądać edukacja, to powrócimy, ale jednak bym jeszcze chciał na moment przy tych maturach zostać. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie powiedzieć cokolwiek, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że matury odbędą się w terminie od 4 maja, a jeżeli nie, to jaka jest przygotowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej alternatywa? Znaczy wszystkich możliwych wariantów można by wymieniać bardzo wiele i tak naprawdę jesteśmy przygotowani na bardzo różne rozwiązania. Natomiast te decyzje, które będą, zostaną przedstawione przede wszystkim zgodnie z rekomendacjami ministra zdrowia i przedstawi je minister edukacji narodowej, premier, minister zdrowia, więc wtedy będziemy mogli powiedzieć, tak, po tych ostatecznych analizach, co dalej. Panie ministrze, bardzo dużo jest niekonkretności w tym, co pan mówi. A więc nie dowiemy się dzisiaj, czy 4 maja zaczynają się matury, czy nie. I co, jeżeli nie matury 4 maja? Czy one mogą być przeniesione na czerwiec, na lipiec na przykład? Jeżeli chodzi o egzamin maturalny, tak, to odgrywa on istotną rolę. Tak? On kończy pewien etap edukacji konkretnym zaświadczeniem, a więc jest to istotne, gdybyśmy popatrzyli na to z punktu widzenia dalszych losów absolwentów szkół ponadpodstawowych, więc to dotyczy kwestii nie tylko rekrutacji na studia, ale w ogóle posługiwanie się dokumentem, a więc świadectwem maturalnym. To dotyczy także tego, gdyby ktoś chciał aplikować na studia w innych krajach, czy zmieniać studia. No jest to bardzo ważny dokument i z tego sobie wszyscy zdajemy Czyli sprawę. Czyli panie ministrze, matury nie można odwołać, a więc trzeba je zrobić jakoś inaczej. Znaczy system jest tak skonstruowany, że nie da się go przeprowadzić w formie zdalnej z bardzo wielu powodów. Czyli z jednej strony nigdy nie był programowany na to, aby ten egzamin odbywał się online. Nie ma zresztą takich możliwości technicznych. Dalej cechą polskiego systemu w ogóle egzaminacyjnego, oprócz arkusza standardowego, są także dostosowania do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Czyli taka formuła na pewno byłaby inna wykluczeniem tych uczniów.
Czyli matury muszą się odbyć. Znaczy matury, jak powiedziałem, czy się muszą odbyć. Jak powiedziałem, najważniejsza jest kwestia bezpieczeństwa uczniów i tego, żeby egzamin był prowadzony w komfortowych dla uczniów warunkach. I to jest po prostu priorytet. Natomiast tak naprawdę na dzisiaj, patrząc na inne kraje, większa część z nich zawiesiła zajęcia, czy one są prowadzone w formie zdalnej do świąt. I w zasadzie duża część krajów europejskich stoi przed decyzją, co dalej. No także przed taką decyzją stoi Polska. A panie ministrze, teoretycznie zupełnie jest możliwe, żeby ten egzamin został przeprowadzony, jeżeli nie w maju, to na przykład w czerwcu albo w drugiej połowie czerwca, bo pod kątem rekrutacyjnym wiemy, że termin czerwcowy jest rozważany. Bo ja pamiętam rozmowy sprzed roku, kiedy trwał protest nauczycieli, to wtedy też pojawiały się takie sugestie. Jeżeli matury nie odbędą się w maju, to matury mogą się odbyć na przykład w terminie teoretycznie poprawkowym. Znaczy ja rok temu mówiłem konsekwentnie i powtarzałem to za każdym razem, że egzaminy zewnętrzne odbędą się zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Natomiast jest tu zbyt wiele czynników, które całkowicie od nas nie zależą, a więc tak naprawdę nie wiemy, jak będzie rozwijać się dalej pandemia i to zależy tak naprawdę od oceny ministra zdrowia. I to jest najważniejsze, więc kwestia tego, jak to zagrożenie może wpłynąć na funkcjonowanie szkół. Natomiast jak powiedziałem, kwestia egzaminów jest kwestią egzaminów. Do egzaminu ósmoklasisty przystępuje 350 tysięcy uczniów, do egzaminu maturalnego około 260 tysięcy, plus ci uczniowie, którzy podwyższają wynik, a też ich jest niemało. Natomiast my raczej stoimy dzisiaj przed odpowiedzią, jak będzie to wyglądało po 10 kwietnia, co dalej z 4,5 milionami uczniów. Panie ministrze, Francja dzisiaj na przykład ogłosiła, że egzaminy maturalne w roku 2020 są w ogóle odwołane. My oczywiście analizujemy dokładnie to, co się dzieje w innych krajach, ale też patrzymy na rozwój wydarzeń także w Polsce. A więc z jednej strony widzimy, że w innej sytuacji jest Francja, w innej są Włochy czy Hiszpania. Ale też zastanawiamy się, co będzie u nas za kilka tygodni czy za kilka miesięcy. Panie ministrze, internauci nasi, których zresztą na bieżąco zachęcamy do zadawania pytań, dopytują o egzamin ósmoklasisty i ja spokojnie miałem zamiar zadać to pytanie naszemu gościowi, bo to jest oczywiście pytanie z zestawu standardowego. Wiemy, że matury muszą się odbyć, bo od matur uzależnione jest w dużej mierze to, na jakie studia dostaną się maturzyści. W przypadku egzaminu ósmoklasisty, teoretycznie przynajmniej, anulowanie takiego obowiązku jest możliwe. Tutaj już jest jeszcze mniej czasu, bo to jest przecież trzeci tydzień kwietnia. I oczywiście ma pan redaktor rację. Tak naprawdę z dzisiejszego punktu widzenia matura jest w zasadzie jedynym kryterium rekrutacyjnym w przypadku wyższych studiów. Natomiast w przypadku egzaminu ósmoklasisty, tak jak wiemy, jest to połowa punktów rekrutacyjnych, czyli możemy oczywiście mówić, że czy dyskutować na ten temat, w jaki sposób konstruować te punktacje. Natomiast no, niewątpliwie też patrząc na różnego rodzaju opinie, które też są formułowane, też możemy powiedzieć, że zawsze tak było, że to jest obiektywne kryterium. Dalej, tak jak w przypadku matury, tak i tutaj mamy z wieloma arkuszami dostosowanymi do potrzeb uczniów niepełnosprawnych, a więc o specjalnych potrzebach edukacyjnych, czyli też ma ten egzamin taki charakter włączający. Panie ministrze, czy Ministerstwo Edukacji Narodowej rozważa możliwość anulowania testu po ósmej klasie podstawówki i na przykład sformułowania konkursu rekrutacyjnego tak, by tylko oceny ze świadectw były brane pod uwagę? Powiedziałem, można analizować różne warianty, natomiast przede wszystkim zależy to od sytuacji i od tego, w jaki sposób zdecyduje o tym minister zdrowia, premier, rząd. To zostanie w najbliższym czasie ogłoszone. Natomiast no też musimy zdawać sobie sprawę, że dzisiaj możemy przewidywać rozwój wydarzeń na kilka tygodni, natomiast też nie wiemy, co będzie w następnym czasie, czyli
Trudno jest dzisiaj definitywnie przesądzić, co, jak i w którym momencie. Powiedziałem jeszcze raz, najważniejszym kryterium, które bierzemy pod uwagę, nie jest kryterium rekrutacyjne, ale bezpieczeństwo uczniów. Panie ministrze, ale ja to wszystko rozumiem doskonale, co pan mówi, ale rodzice, których jest tutaj całe mnóstwo, bo czytam komentarze od naszych internautów, mogą sobie myśleć tak. Egzaminy po ósmej klasie mają się odbyć od 21 do 24 kwietnia, jeżeli się nie mylę, czyli tydzień po świętach wielkanocnych. Święta wielkanocne zaczynają się pod koniec tego tygodnia już właściwie, a więc to nie jest już jakiś czas za miesiąc, albo za dwa miesiące, albo za sześć tygodni, tylko to jest już. I kiedy pan mówi, że ministerstwo będzie słuchało wytycznych ministra zdrowia, no to chyba już jakieś wytyczne są w tym temacie. Ale też proszę zauważyć, że ograniczenie pracy szkół nastąpiło do 10 kwietnia i przed tą datą to, co będzie dalej, zostanie po prostu przedstawione. Czyli dzisiaj jest na to nieco za wcześnie. Natomiast jak powiedziałem, te analizy są i one w najbliższym czasie, w najbliższych dniach zostaną po prostu przedstawione. Czyli gdybyśmy mieli, tak zamykając już temat testów, przynajmniej tego jednego wątku testów, przekazać rodzicom i uczniom informacje, to egzamin ósmoklasisty odbywa się na razie według planu. Znaczy, można teoretycznie taki wariant założyć, natomiast pod warunkiem oczywiście, że po przerwie świątecznej uczniowie wróciliby do szkoły, natomiast decyzja... Co wiemy, o tym... że jest mało prawdopodobne. Zostanie przedstawiona w najbliższym czasie, czyli wtedy będziemy mogli stuprocentowo powiedzieć, czy ten termin jest możliwy, czy nie jest możliwy. Zresztą, jak powiedziałem, przebieg wydarzeń, tutaj jakby inne kraje też podejmują raczej decyzje w takich, byśmy powiedzieli, przedziałach dwutygodniowych, kilkudnigodniowych, dlatego że nie sposób jest przewidzieć tego, co się będzie działo za miesiąc czy dwa. Panie ministrze, ale my rozmawiamy o rzeczach, które się mają wydarzyć za dwa tygodnie, a więc czy otrzymam od pana konkretną odpowiedź, panie ministrze, czy na przykład w tym tygodniu rodzice się dowiedzą, co z testem po ósmej klasie? Na pewno się dowiedzą w tym tygodniu, co będzie dalej, tylko że te decyzje będą przedstawiane po ostatecznych rekomendacjach ministra zdrowia i po decyzji całego rządu. Uczniowie wrócą do szkół po świętach? Ta oczywiście decyzja też będzie przedstawiona teraz w tym tygodniu. Ma pan wiedzę na ten temat już? Jak powiedziałem, to jest dyskutowane i to jest kwestia decyzji, które będą podejmowane przez Radę Ministrów. Czy ja słuchałem dzisiaj konferencji premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o tym, że szczyt zachorowań na koronawirusa może przypaść na przełom maja i czerwca, więc moje pytanie bardziej na miejscu byłoby chyba, panie ministrze, nie czy wrócą po świętach Wielkiej Nocy, tylko czy w ogóle wrócą w tym roku szkolnym? Oczywiście można zadawać różne pytania, natomiast jak powiedziałem, nie da się dzisiaj odpowiedzieć, czy nawet jutro, czy za dwa dni, wtedy kiedy będą właściwie ferie, co będzie za miesiąc. Tak? Zresztą i w tej wypowiedzi pana premiera ten przedział czasowy też był tak formułowany, tak? A więc bardzo, byśmy powiedzieli, rozciągliwie. A więc nie mamy dzisiaj takiej pewności. Nawet jak powiedziałem, tym priorytetem, który jest najistotniejszy przy podejmowaniu decyzji, nie jest kwestia egzaminu dla samego egzaminu, tylko kwestia bezpieczeństwa uczniów. Panie ministrze, ja obiecałem, że nasi internauci będą mieli prawo głosu, a więc jest całe mnóstwo pytań, co mnie oczywiście zawsze bardzo cieszy. Pan Mateusz zadał na przykład takie pytanie. Co z osobami zagrożonymi z danego przedmiotu lub przedmiotów? No bo uczniowie borykają się z takimi problemami, że nie wiedzą, czy wrócą do szkoły, a na przykład mieli bardzo słabe wyniki, bo myśleli, że będą mieli jeszcze czas na poprawki. Te przepisy się tutaj w niczym nie zmieniły, to znaczy w tych przepisach, które zostały wprowadzono także obowiązek konsultacji dla uczniów, także nic się nie zmieniło tutaj w sensie klasyfikacji uczniów, ani nie zostały ograniczone kompetencje Rady Pedagogicznej, która w sposób zdalny może podejmować uchwały. A więc tutaj nie ma takiego zagrożenia, żeby uczeń nie został powiadomiony o ocenach. To dotyczy oczywiście teraz w pierwszym rzędzie
uczniów liceów i techników, którzy są w klasach najwyższych, bo tutaj zakończenie zajęć jest 24 kwietnia, czyli te wszystkie procedury, które obowiązywały, obowiązują nadal. Panie ministrze, co z egzaminami zawodowymi na przykład, bo o to też pytają nasi internauci w kolejnych komentarzach, no bo o ile część przedmiotów takich typowo szkolnych można zaliczać zdalnie, można się tylko uczyć zdalnie albo online, o tym będziemy za chwilę rozmawiać, no tak nie da się ukryć, że no przedmiotów typowo zawodowych ze szkół branżowych się nie nauczymy raczej sami w domu. Nie, oczywiście, tak. Te przepisy, które zostały przez nas sformułowane, a które dotyczą techników i szkół branżowych i tych zajęć, które są u pracodawców czy praktycznych, one, znaczy przepisy pozwalają na to, żeby odbyły się także w następnym roku szkolnym, czyli tutaj można jakby zwiększyć liczbę zajęć teoretycznych, a później zmienić ten układ, tak, z naciskiem na zajęcia praktyczne. Natomiast jeżeli chodzi o egzaminy zawodowe, to oczywiście jest to ważny element całej układanki egzaminacyjnej, czyli egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego, który tam dotyczącego kwalifikacji zawodowych, który zaczyna się w czerwcu, czyli jest to egzamin najdalszy. I niewątpliwie tutaj jakby sytuacja jest o tyle, bym powiedział, z jednej strony łatwiejsza, tak jak powiedziałem, że on jakby czasowo jest później, z drugiej strony oczywiście on się odbywa w zupełnie innych warunkach, ma też tę część praktyczną i na pewno bez takich zajęć, które by uczeń odbył praktycznych, no trudno sobie taki egzamin wyobrazić, tak? Ale też można sobie wyobrazić, ponieważ te egzaminy też odbywają się w różnych terminach, żeby tam, gdzie takie zajęcia się nie odbyły, przeprowadzić go też w innym terminie. Naszych internautów na bieżąco zachęcamy do udziału w dyskusji. Przypomnę, że dzisiaj ze studia portalu w Szczecinie.pl łączymy się z Ministerstwem Edukacji Narodowej, gdzie przybywa nasz gość, podsekretarz stanu Maciej Kopeć. Drodzy internauci, zachęcam do pisania komentarzy. Panie ministrze, działa nauczanie zdalne według pana, czy nie działa? Bowiem fora internetowe pełne są komentarzy przede wszystkim chyba niezbyt zadowolonych rodziców, którzy mówią wprost, dostajemy zadania do przerobienia z uczniami, mamy swoją pracę, nie pamiętamy już tych wszystkich zagadnień i teraz musimy tak jakby lecieć na dwa etaty, swoje standardowe i jeszcze nauczycielski. No, wszyscy jesteśmy w niestandardowej sytuacji. Oczywiście tak naprawdę nigdy szkoła tego nie przeżywała. Proszę mi wierzyć, że myśmy też i to mamy takie materiały, które dostajemy z różnych stron dotyczących tego, jak inne kraje europejskie sobie z tym radzą. Najczęściej no, próbują w różny sposób prowadzić edukację zdalną. Wszystko zależy od też możliwości technicznych, możliwości tych, jakie są w danym kraju, wielkości danego kraju. Natomiast no, też trzeba powiedzieć, że my od samego początku tę sytuację bardzo dokładnie monitorujemy. To znaczy mieliśmy bardzo dokładną informację i mamy je nadal, jak wygląda to w szkołach, właściwie praktycznie jak wyglądała sytuacja w momencie rozpoczynania tej zdalnej nauki w każdej szkole. Panie ministrze, jak to wygląda w takim razie, jak ta ewaluacja ministerstwu wyszła? Znaczy możemy powiedzieć, że dzisiaj nawet nie praktycznie po prostu 100% szkół do takich działań przystąpiło, natomiast cały czas monitorujemy, jak poszczególne elementy tych działań są wprowadzane przez szkoły, czyli chociażby te, które dotyczą kontaktu z rodzicami, te, które dotyczą konsultacji, te, które dotyczą chociażby klasyfikacji, która będzie w liceach i technikach w najbliższym czasie. I to jest jedno działanie. Natomiast też mamy bardzo dokładne dane, które dotyczą szkół korzystających z elektronicznych dzienników, czy tych, które dotyczą z platformy menowskiej e-podręczniki. Tak naprawdę korzysta z tej platformy kilkanaście tysięcy szkół, dziennie odsłon na tej platformie to jest pomiędzy 2,5 miliona a 4 miliony. Gdybyśmy popatrzyli na egzaminy próbne i egzamin ten z języka obcego, ósmoklasisty, to tych pobrań było 1 600 tysięcy. A więc no, to też pokazuje jakby z tych skalę działań, które się obecnie odbywają w szkołach. Panie ministrze, jak będą weryfikowane w takim razie te informacje, które
może nawet nie tyle te informacje, czy to, jak ta nauka zdalna wygląda. No bo ja sobie wyobrażam taką sytuację, zresztą jako posiadacz 12-letniego brata widzę, jak wyglądają te zajęcia online i to jest trochę na takiej zasadzie, że jeżeli to dziecko chce sobie ten arkusz, który sobie wydrukuje, wypełnić, to sobie wypełni. Ale jaka jest weryfikacja tego, czy to dziecko się nauczyło tego, co nauczyciel zadał? No bo nie ma czegoś takiego jak przepytywanie, jak klasówki, jak inne formy sprawdzania wiedzy? Znaczy, na pewno szkoła zgodnie z przepisami prawa ma statut, załącznikiem jest wewnątrzszkolny system oceniania. Też rozpoczynając te działania zwracaliśmy się do dyrektorów szkół o analizę, na ile zapisy tych systemów oceniania są w jakiś sposób adekwatne do sytuacji. Sugerowaliśmy, że w razie czego można je po prostu weryfikować. Natomiast no, przede wszystkim dla nas liczy się dzisiaj jednak aktywność ucznia, to na ile mamy wejście w interakcję, czy wykonywanie poleceń. No, wszyscy jesteśmy w nadzwyczajnej sytuacji, wszyscy się tego uczymy. I jestem przekonany, że tak naprawdę w tej całej sytuacji wykorzystaliśmy to, co jest charakterystyczne dla polskiego systemu edukacji, to znaczy dużą autonomię. Autonomię, jaką ma nauczyciel, który może działać z podręcznikiem, bez podręcznika, który sam formułuje program nauczania. No, ale panie ministrze, ja muszę dopytać. Autonomię to znaczy, że nauczyciel może nawet powiedzieć: no proszę bardzo, tutaj masz rozdział 1, 2, 3, 4, proszę się tego nauczyć, a jak wrócisz do szkoły, to my cię z tego przepytamy. Znaczy, ja bym oczywiście miał nadzieję, że takich sytuacji jest jak najmniej. Jak powiedziałem, najpierw mieliśmy część czasu zawieszenia praktycznie pracy szkół, ich takiego bardzo mocnego ograniczenia i tam faktycznie takie sytuacje miały miejsce. Ich w momencie, kiedy została wprowadzona faktycznie obowiązkowa nauka na odległość, ich jest coraz mniej. I tak patrząc na liczbę tego typu uwag, o których pan redaktor mówi, to ich wpływa relatywnie też coraz mniej. To znaczy po prostu szkoły stopniowo przestawiają się na ten system, aczkolwiek też wiem, że to potrzeba czasu i też nie nastąpi to od razu w 100% we wszystkich szkołach. Panie ministrze, pan osobiście, jako też były nauczyciel, jako nadal samorządowiec, jest zadowolony z poziomu zaangażowania nauczycieli w procedurę nauki zdalnej, w ich zapoznawanie się z technologią, w ich taką chęć przejścia na tą, tak, no, prowadzenia tych zajęć w tej trudnej sytuacji, w jakiej się spotkaliśmy? Czy na pewno jest to wyzwanie, przez które w ogóle stanęliśmy jako państwo czy społeczeństwo? I gdybym tak naprawdę miał na to patrzeć, to zacząłbym od badań PISA z roku 2015, które pokazały, że nasi uczniowie ponieśli pewną porażkę, bo był spadek wyników we wszystkich trzech badanych obszarach, a według ekspertów powodem tego był test komputerowy, nie papierowy. I w zasadzie potem podjęliśmy bardzo wiele różnych działań, które miały zwiększyć i kompetencje cyfrowe nauczycieli, uczniów i ich wyposażenie. Stąd i czy to działa, czy to nie działa? Panie ministrze, szczerze. Też no, trzeba na to spojrzeć, tak, że jednym z elementów tych działań było przede wszystkim wsparcie szkół. Stąd ogólnopolska sieć edukacyjna, to był szerokopasmowy internet i jest to realizowane do szkół, czy aktywna tablica. Ale z drugiej strony to platforma edukacyjna, e-podręczniki. Ja tylko powiem, że tak naprawdę inauguracja tej platformy miała miejsce w Szczecinie we wrześniu 2019 roku. I od tego momentu mamy tutaj, tak jak powiedziałem, odsłon codziennie około 3 milionów, jeżeli chodzi o tę platformę. I użytkowników codziennie, których jest pomiędzy 700 tysięcy a milionem, czy ponad milionem, a więc to jest, tutaj widzimy i ogromne zaangażowanie uczniów, ale także nauczycieli i widzimy, że to w dużym stopniu działa. To jest także kwestia wykorzystania innych narzędzi elektronicznych, w tym najbardziej popularnego e-dziennika, choć też przyznajemy, że właściwie tak naprawdę dostęp do tego narzędzia ma 72% szkół w Polsce, ale korzystają też z innych narzędzi czy innych metod. Panie ministrze, ja muszę tutaj oddać głos znowu naszym internautom, bo tych pytań i komentarzy pojawia się całe mnóstwo.
Dlaczego cały ciężar prowadzenia lekcji w sposób zdalny został przerzucony na szkoły, ich dyrektorów i samorządy bez zapewnienia przez MEN jakiegokolwiek wsparcia sprzętowego lub merytorycznego? Obecnie każda szkoła robi totalnie co chce i panuje chaos. Nie wiadomo, jak prowadzić ocenianie. Tak napisała nasza internautka. W ogóle z tym nie zgodził, dlatego że tak naprawdę, tak jak powiedziałem już wcześniej, tak, jakbyśmy popatrzyli na przepisy, to nauczyciel sam tworzy program, realizując podstawę programową, dobiera podręcznik lub korzysta z innych źródeł. Czyli się tutaj nic nie zmieniło. Można tak naprawdę powiedzieć, że być może tak, wielu nauczycieli tak naprawdę stanęło przed możliwością wykorzystania tego, co wynika wprost z przepisów prawa. Podobnie z dyrektorami szkół. Oni tutaj mają bardzo dużą autonomię i to samo dotyczy organów prowadzących. No, patrząc na tak naprawdę kilka tysięcy samorządów czy kilka tysięcy organów prowadzących szkoły niesamorządowe, to trudno jest tutaj narzucić dla wszystkich jeden schemat przy równocześnie świadomości bardzo różnych możliwości technicznych. Natomiast co do wsparcia, to wsparcie rządowe jest 186 milionów złotych, o które mogą od 1 kwietnia aplikować samorządy po to, żeby wesprzeć uczniów czy nauczycieli drogą zakupu czy komputerów, czy laptopów, czy innych urządzeń elektronicznych. A więc trudno mówić, że takiego wsparcia nie ma. Także został wydany podręcznik dla nauczycieli. Także na naszej platformie można znaleźć linki do bardzo wielu różnych źródeł, także do wydawnictw, które udostępniły za darmo cyfrowe wersje podręczników. To jest także wsparcie ze strony internetowej gov.pl. Tam również Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia także te materiały, które są na e-podręcznikach, ale także inne i linki do innych instytucji. Panie ministrze, trochę podręczników, trochę linków, trochę repetytoriów. Nie. Brzmi to tak trochę teoretycznie. Nie, to nie brzmi teoretycznie, no bo teoretycznym nie jest wejście codziennie miliona ludzi na e-podręczniki. To są materiały, platforma, która sama w sobie kosztowała setki milionów złotych. Materiałów tam, które zapewniają, to jest jedno z najbardziej nowoczesnych narzędzi tego typu w Europie, a więc trudno mówić o tym, że z tego się nie korzysta. Natomiast też zgadzam się co do tego, że może być tak, że nie wszędzie z tych możliwości można skorzystać, ale też samorządy nikim nie zabrania, żeby ten sprzęt, który jest w szkołach, mogli wykorzystać nauczyciele, rodzice, uczniowie w domu. To i nasi internauci ciągle dopytują, panie ministrze, o te terminy egzaminów. To do tego może wrócimy jeszcze na koniec naszej rozmowy, żeby tutaj nie mówić na ten temat w kółko. W takim razie, czyli tak podsumowując temat nauki online, na ten moment według pana to wygląda w skali szkolnej, jaką by pan ocenę wystawił? Na pewno wygląda to przyzwoicie, a więc możemy powiedzieć, że po tym okresie, kiedy od 25 marca te działania zostały podjęte, te działania na pewno wyglądają coraz lepiej. Zresztą te działania są także wspierane programami telewizji publicznej, a więc też tam, gdzie być może są kłopoty z różnego z dostępem do sieci, czy taką prostą wymianą w postaci internetowej, tam można korzystać też z innych źródeł. A pan oglądał te programy? Ja bardzo chciałem podziękować wszystkim nauczycielom, którzy w tym uczestniczyli, zwłaszcza tym, które były robione w Szczecinie przez Szczeciński Ośrodek i szczecińskim nauczycielom, którzy w tym brali udział. Mi trochę było szkoda tych nauczycieli, wie pan, bo jakby mnie dziennikarza ktoś postawił przy tablicy i powiedział prowadź lekcję, to ja bym nie dał rady, a tam miałem wrażenie, że te biedne panie zostały postawione przed kamerą na zasadzie no to teraz, drogie panie, musicie poprowadzić show telewizyjne. Znaczy mi się wydaje, że jakby sytuacja jest nadzwyczajna i powiedziałem, ja bardzo dziękuję tym osobom, które zgodziły się w tak nadzwyczajnej sytuacji faktycznie stanąć przed kamerą. Ja pewnie miałbym takie same obawy jak pan redaktor, żeby w takiej sytuacji prowadzić lekcje bez interakcji z uczniami i być obserwowanym przez kilka kamer. Natomiast mnie jakby w tej całej sytuacji jest
Przykro raczej z tego powodu, że znaleźli się także nauczyciele, którzy starali się tak mocno te programy krytykować. Ja pewnie, pracując w szkole przez prawie 30 lat, nie miałbym takiej pewności, czy wszystkie lekcje, które przeprowadziłem, były idealne. Panie ministrze, czy to jest stracony semestr? To nie jest stracony semestr, jak powiedziałem. W tej sytuacji, w sytuacji, w której stoi Polska, stoi wiele państw na świecie, także w Europie, i wszystkie w zasadzie próbują stosować podobne metody. To znaczy, z jednej strony przejść na nauczanie zdalne, z drugiej strony w części krajów prowadzone są także programy w telewizji czy programy popularno-naukowe. Udostępnia się wiele źródeł materiałów, a nauczyciele próbują te działania koordynować, więc to nie jest tak, że jesteśmy jakąś wyspą jedyną. Tak jak powiedziałem, no patrząc na dokumenty europejskie, tak, i to, o czym mówią ministrowie edukacji państw europejskich, możemy powiedzieć, że odbywa się to w bardzo podobny sposób i tutaj naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Czyli dzieci nie wyjdą z tego semestru zubożone intelektualnie o braki programowe, które przyswoiłyby w ławce szkolnej, gdyby lekcje się odbywały. Jak powiedziałem, tutaj nie ma alternatywy dla takich działań, więc jakby mówienie czy porównywanie w ten sposób nie ma po prostu sensu. Istotne jest to, żeby maksymalnie ten czas wykorzystać, żeby, tak jak pan redaktor mówił, nie był on stracony. Przypominam naszym internautom, to są już ostatnie minuty rozmowy z gościem. To jest poniedziałkowe, pierwsze w tym tygodniu wydanie programu Studio w Szczecinie.pl, a naszym gościem dzisiaj jest Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To jest być może jedna z ostatnich okazji, żeby panu ministrowi w kontekście edukacyjnym zadać jakieś pytanie. A czy do państwa, do pana osobiście, też jako aktywnego nadal samorządowca, docierają jakieś informacje od uczniów, od nauczycieli, od rodziców w stylu: panie ministrze albo panie radny, bo jest pan przecież radnym też, no nie radzimy sobie, jest ciężko, no edukacja nam się po prostu rozjeżdża totalnie, no bo nie jesteśmy w stanie prowadzić na przykład zajęć online. Ja muszę powiedzieć tak, że przeglądałem różne strony szczecińskich szkół na przykład. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co na nich się dzieje i tego, co nauczyciele potrafią robić. Znam także wiele relacji z różnych szkół, gdzie faktycznie bardzo wielu nauczycieli się zaangażowało. I oczywiście mamy z jednej strony rodziców i tu też dalej apeluję o tę cierpliwość i wyrozumiałość, ale też wielu nauczycielom przygotowanie takich zajęć czy lekcji zajmuje tak naprawdę więcej czasu, niż gdyby te lekcje miały być przeprowadzone, nazwijmy to, w zwykłych warunkach. Czyli też tutaj trzeba zwrócić na to uwagę, że to jest sytuacja nadzwyczajna. Jak powiedziałem, no, słuchając tego, co do mnie dociera, raczej w przypadku akurat naszego miasta, jestem pod dużym wrażeniem i zaangażowania dyrektorów i nauczycieli. Pani Anna pisała taką wiadomość: za 2 tygodnie egzamin ósmoklasisty. Panie ministrze, bardzo proszę o konkrety. Powiedziałem, te konkrety będą przedstawione w tym tygodniu, natomiast one zostaną przedstawione w najbliższym czasie po rekomendacji ostatecznej ministra zdrowia. I tak jak powiedziałem, nikt nie podejmie żadnych działań, które byłyby jakimkolwiek zagrożeniem dla bezpieczeństwa uczniów czy komfortu przeprowadzenia egzaminów. Tego mogą być państwo pewni, że to jest po prostu priorytetem i nikt nie będzie na siłę prowadził takich działań, które takie zagrożenie czy dyskomfort po prostu sprowadziłyby na uczniów, na państwa dzieci. I rozumiem, że tą samą wypowiedź odniesie pan w stosunku do egzaminu maturalnego? Oczywiście, jeszcze raz chciałem to podkreślić, sam jakby wielokrotnie przygotowywałem uczniów i do egzaminu maturalnego, czy wcześniej do egzaminu gimnazjalnego, i te wszystkie rozterki, ten pewien terminarz, ten pewien mechanizm, który się z tym łączy, doskonale rozumiem. I też jakby będąc w takiej sytuacji, też na pewno bym miał podobne odczucie jak państwo. Jak powiedziałem, tutaj wszystkie działania będą służyć dobru uczniów i na pewno nikt nie podejmie takich działań, które by
jak powiedziałem, zagroziłyby ich bezpieczeństwu czy takiej niekomfortowej sytuacji. No myślę sobie, tak, panie ministrze, że gdybym się cofnął te 15 lat wstecz i był tegorocznym maturzystą, to byłbym nieźle zestresowany w tym roku. Myślę tylko, że no, tak to już jest, że takie sytuacje nie zdarzają się co roku, tak? Jest to wyjątkowa sytuacja, przed którym stanął cały świat, stanęła Europa i próbujemy jakoś sobie z nią radzić, tak? Wszyscy. Już naszym internautom więc możemy na podsumowanie powiedzieć, że pan minister zadeklarował, że w tym tygodniu będą informacje odnośnie egzaminu ósmoklasisty. O maturach się dowiemy po świętach, czy też w tym tygodniu? Myślę, że informacje muszą dotyczyć przede wszystkim tego, co dalej z ograniczeniem pracy szkół i takie informacje zostaną podane. Oczywiście to wszystko razem łączy się z egzaminami zewnętrznymi. U nas na stole w studiu telewizyjnym jest imbryczek z herbatą, a nie szklana kula, ale gdyby była szklana kula, to ja bym powiedział, że raczej chyba nie będzie powrotu po świętach od razu do nauki. Jak powiedziałem, to zostanie w tym tygodniu przedstawione. Na pewno wszyscy się o tym dowiemy. Jak powiedziałem, ten termin zawieszenia mija 10 i te informacje do 10 muszą być przedstawione. Mam nadzieję, że internauci portalu w Szczecinie.pl, którzy są bardzo licznie obecni przed komputerami, czy tabletami, czy telefonami, widzą, jak bardzo staram się pana ministra i z lewej strony, i z prawej strony, i z boku dopytać o informacje na ten temat, ale pan minister jak zaklęty więcej informacji nam w tym temacie chyba nie powie. Na pewno się dowiemy to w najbliższym czasie po decyzji rządu. Bardzo dziękuję. Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a jednocześnie sejmikowy radny u nas z województwa, był gościem programu Studia w Szczecinie.pl w poniedziałek. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy internauci, wam również dziękuję za liczną obecność podczas naszego poniedziałkowego spotkania. Gorąco spieszę z zaproszeniem na jutro. Jutro o 20:00 profesor Aneta Zelek, rektor zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu będzie z nami, a więc jutro będzie mniej edukacyjnie, a będzie bardziej o gospodarce i o biznesie. A w międzyczasie zaglądajcie na portal w Szczecinie.pl, bo będziemy was o wielu, wielu ważnych informacjach z naszego miasta informować. Panu ministrowi jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Wam, drodzy internauci, też jeszcze raz bardzo dziękuję. Michał Kaczmarek, dobrej nocy.